Moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale po mega długiej przerwie. Praktycznie 2 miesiące nie było mnie właśnie na tym kanale. Co nie znaczy, że w tym pokoju na hodowli także mnie nie było. Wręcz przeciwnie, siedziałem tu cały czas zaszyty w norze. Trochę się tu pozmieniało. Dzisiaj wam nieco pokażę, jak tutaj aktualnie wszystko wygląda. Jak widzicie, jakość także filmów, mam nadzieję, że widzicie, że się poprawiła. Inwestowałem troszkę w sprzęt, przez co też tak długa przerwa na kanale zaistniała, ponieważ nie chciałem nagrywać już tamtym sprzętem z tamtą jakością dźwięku. Taka świeżość na kanale wydaje mi się, że będzie dobrym krokiem w stronę rozwoju. Pewnie chcecie zobaczyć, jak to aktualnie wygląda. No, doszło tutaj troszkę regałów. Niestety jeszcze nie są zapełnione. Co do planów na tą część nową, tutaj jak widzicie w ogóle nieco ułożenie półeczek także jest inne. Mianowicie doszedł tutaj jeden wymiar więcej, a to wszystko dlatego, że zniwelowałem też pary między terrarium a tą półeczką. No, póki co jest to takie magazynowo-pająkowe miejsce. Teraria już są zamówione. Generalnie no, nie mogę się doczekać. Będzie tutaj naprawdę konkretnie. A to nie wszystkie zmiany, ponieważ ze zmian także wprowadziłem tutaj oświetlenie, którego co prawda do filmów nie będę używać, ponieważ mam wrażenie, że... Chociaż nie wygląda tak źle. Mam wrażenie, że trochę to światło się miesza ze sobą, mianowicie jest tu z góry nieco cieplejsze światło, z regałów takie fajne, zimne, klimatyczne, przez co też uznałem, że jakby ta kamera ma na tyle fajną jakość przy tym zgaszonym świetle, że będę nagrywać tylko przy włączonych LEDach, ale koniecznie dajcie znać, co wy o tym myślicie. W ogóle uczę się tego sprzętu, a jak wiecie, ja nie jestem jakimś świrem, jeśli chodzi o całą elektronikę, wszystkie te obiektywy i tak dalej. Śmiało piszcie rady i tak dalej. No generalnie na hodowli praca w re, paczek jest naprawdę masa. Z tego też powodu nie widujemy się tak często na giełdach, ale co do giełd, zapraszam was już w tą niedzielę, ponieważ ten film wyjdzie albo w piątek, albo w sobotę, czyli w najbliższą niedzielę do Gliwic. A już 6 czerwca widzimy się na Zegzotyce. Tak jak mówię, teraz nieco będę ograniczał ilość giełd, na których się będę pojawiać, zatem śmiało wpadajcie, gdzie macie najbliżej. Dobrze to wygląda. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem tego sprzętu. Tutaj serdeczne podziękowania i duży ukłon w stronę Wojtka z Venomous Art, ponieważ jakby sprzęt doradził mi on, no i tutaj dużo mi pomógł w tej kwestii, więc naprawdę Wojtek, wielkie dzięki, bo wydaje mi się, że robi wrażenie. Oczywiście niektóre rzeczy się nie zmieniają, mam na myśli tutaj tą perspektywę, ona cały czas będzie użytkowana przez nas, ale chciałem wam pokazać parę nowości, które ostatnio zrobiłem. Mianowicie znaczna część, bo nie powiem, że wszystkie z Braplastów dostępne na sklepie arachnohobia.pl posiadają taki logotyp. Według mnie fajna rzecz. Cena pojemniczków pozostaje mimo tego taka sama. Dajcie znać, co o tym myślicie. Oprócz tego bardzo dużo osób też pytało mnie o to. Czyli o pensety z logo Arachnohobia. No jak widzicie, to się dzieje. Generalnie są już na sklepie od jakiegoś czasu. Wyszły naprawdę znakomicie. Dobra, przejdźmy do głównego tematu odcinka, czyli do tamtych samic. Jak widzicie, troszkę terariów tutaj brakuje na regałach. No nie ukrywam, trochę samic popadało mi ostatnio ze starości. Natomiast tam na półce mam, no, dowiecie się w swoim czasie, co i ile i w jakim celu. Dobra, lecimy z paroma pajączkami. Wiem, że stęskniliście się za tym. Zresztą ja szczerze też. Swoją drogą, jak już tak wracamy do wspomnień, to Wojtek z Venomous Art, o którym wcześniej gadałem, przygotował mi samca, którego zabiłem kiedyś przypadkowo. Mianowicie jest to Formictopus Dominican Purple. I niestety, moi drodzy, moja największa strata, padła mi jakiś czas temu też Antilena Requesti. No jak widzicie, już była fajnych rozmiarów, ale niestety dołączyła do kolekcji takich trupków. W ogóle Wojtek naprawdę preparuje to wszystko na mega wypasie. Jeśli macie jakieś pajączki, to odezwijcie się do niego. Tutaj w ogóle śmieszna sytuacja, bo
to pęknięcie na odwłoku to jest miejsce, gdzie on się nabił na tą pęsetę, którą niestety no, odebrałem mu życie. No ale cóż, tak to bywa. Lecimy z jakimiś pierwszymi pajączkami. Zobaczymy, co tam w trawie piszczy. Dobra, może zacznijmy z pierwszym terrarium. A w tym terrarium znajduje się, moi drodzy, samiczka Pachystopelma bromelicola. Udało mi się kiedyś kupić dwa maluchy właśnie od Adriana z Lublina. Pozdrawiam cię serdecznie. No i wyrosła mi parka z tego. Nie Amelia oczywiście, ale wyrosła mi parka. Samice tutaj sobie trzymam właśnie w takim eleganckim szkiełku. Niedawno wyliniała. Tutaj mamy wylineczkę, więc sobie ją wyciągniemy. Coś takiego. W ogóle mega działa ten fokus. Tutaj widzowie, którzy może nie są jacyś zaznajomieni bardzo z kanałem, pamiętają, jak fokus działał tutaj na pierwszych filmach, a raczej w ogóle nie działał. A i samiczka siedzi. O, właśnie tam jest usadowiona samiczka. Wygonimy ją na ten korek albo chociażby z tego gniazda, żeby się na nią popatrzeć na chwilkę. Dobra, moi drodzy, wpadłem na znacznie lepszy pomysł wygonienia ją na taki kemp mchu, które są w ogóle w ofercie na moim sklepie. No, to jest generalnie moim zdaniem pająk, który wygląda ładnie, jak jest młodszy. Mam tutaj na myśli takie wczesne stadia typu L3, L4. No, przed tą wlinką nagrywałem jeszcze chyba jakiegoś z nią TikToka i była naprawdę przepiękna. Czy teraz jest ładna? Jest ładna, ale według mnie jest z nimi podobnie jak chociażby z Zbiru. Według mnie im starsze, tym właśnie takie później się robią nijakie. Chociaż muszę szczerze powiedzieć, że jeśli byśmy tego pająka zobaczyli z boku, to mają one niesamowicie, ale to niesamowicie płaski karapaks. Fajnie to widać, jak samiczka jest właśnie w terrarium. Generalnie musicie mi wybaczyć, jeśli te ujęcia nie są jeszcze jakoś niesamowicie ostre, albo są ostre nie w tym miejscu, w którym powinny, ale no póki co uczę się tego sprzętu. Planuję też sobie zainwestować za niedługo w sprzęt makro, zatem taką samicę wydaje mi się, że moglibyśmy fajnie zobaczyć w ogóle no z bliska, tak? Bardzo urokliwy pajączek. No i też swego rodzaju taki rarytas na mojej hodowli. Niestety wolałby się schować, niżeli wam pokazać, ale tak czy siak uważam, że pająk wart uwagi. Jeśli macie opcję kupić pająka właśnie z rodzaju Pachystopelma, to no to wszystkim gorąco polecam, a teraz idę odebrać telefon. Dobrze, moi drodzy, żegnamy się powoli z Pachystopelmą, przechodzimy do kolejnych pajączków. Tutaj w ogóle ciekawostka, bo ja terrariów dla takich małych pająków nie używam. Co prawda w tym terrarium siedzi fajny rarytas, ale to terrarium jest generalnie krzywe. Przy produkcji no, tylu sztuk zdarzyło się, że jedno jest krzywe, zatem zostało u mnie na hodowli. Do klienta by nie wyszło, szkoda go tłuc. No a wydaje mi się, że też mogę coś od życia mieć i sobie takie terrarium urządzić. Dobra, moi drodzy, kolejnym pajączkiem, którego już wam na te kępy mchu wyciągnąłem, jest pająk z gatunku Trixopelma lagunas. Cieszę się, że ponownie ten gatunek w ogóle tutaj zawitał na kanale. Jest to ta sama samica, która z odcinka o najwredniejszym ptaszniku chyba na mojej hodowli czy na świecie, nie pamiętam jak nazwałem ten film, w każdym razie dość prześmiewczo. Jest to pająk też z tego samego rodzaju, jak widzicie. No jest bardzo fajnie ubarwiony, tak mógłbym powiedzieć, troszkę jak Afonopelma semani w połączeniu z jakimś takim właśnie, kurczę, nie powiem, że chromą, chociaż ten karapaks jest na żywo dość podobny, taki kolor butelkowej zieleni, turkusowy może, jestem słaby w kolorach, ale co, kurde, miałem do tego gatunku niedawno samca namierzonego. Miałem nawet powiadomienie o licytacji, ponieważ ten samiec był właśnie sprzedawany na licytacji. Niestety ktoś zgarnął mi go sprzed nosa, bo zapomniałem. Następnie no, nie dogadałem się z tą osobą, przestała mi odpisywać. Nie wiem, czy samiec jeszcze żyje. Jeśli macie jakieś info na temat właśnie samców tego gatunku, koniecznie dajcie mi znaka. Trochę wredna, ale można i to wybaczyć. Jest to pajączek występujący w Peru. Czekamy na jakiegoś samca. Samica no naprawdę niedawno wyliniała. Tutaj już chyba za bardzo się zbliżyliśmy do samicy. Ale jeśli ktoś ma namierzonego samca, koniecznie go do mnie dawajcie.
Następnym gatunkiem, który wyjąłem póki co jeszcze z plastikowego braplasta, ponieważ te samiczki będą lądowały w terariach za niedługo dla ptaszników naziemnych. Swoją drogą nieco je zmieniłem. Zatem jeśli ktoś by potrzebował teraria o wymiarach 17 cm szerokości, na 25 długości, na 20 wysokości, to są te wymiary z dołu dla naziemnych pajączków, to śmiało odzywajcie się do mnie. Mam na sprzedaż 20 takich używanych szkiełek po cenie dość fajnej. Pierwszeństwo mają osoby, które będą chciały wziąć całość, zatem zapraszam. Spróbujemy tutaj nakarmić naszą panią. Gatunek to Tiltokatl Schroederi i w ogóle od pana Tomasa B, właściciela Tall Spiders, udało mi się ugadać dorosłego samca tego gatunku. No i pyk. Bardzo ładny gatunek, bardzo podobny, można by rzec, do pulchry. Część ludzi twierdzi, że nawet ładniejszy niż pulchra. Dość rzadki też gatunek. W ogóle chciałbym was uświadomić, że to jest dorosła samica tego gatunku. Generalnie jeśli ktoś z was ma brachy czy inne pająki, to wie, że pająki z tego gatunku, z tego rodzaju, przepraszam, no rosną znacznie większe, do 7-8 cm ciała. Schroederi, no z tego co wiem, do takich dużych rozmiarów nie tyle co nie dorastają, co są dorosłe znacznie, znacznie szybciej. Pożyjemy, zobaczymy, czy jest to mój plan na rozmnożenie. Nie, ale fajnie jakby się udało. Nie napalam się na to jakoś, ale skoro jest samiec i jest samiczka, czemu by nie spróbować. A skoro jesteśmy już przy temacie króla braszek, to kiedyś na giełdzie udało mi się zakupić od niego kolejnego pajączka, którego właśnie wam pokazuję. No jest to samiczka Brachypelma Classy. Bardzo ciekawy gatunek. Tomek jest chyba w ogóle jedną z dwóch osób na świecie, która rozmnożyła ten gatunek. Dość ładny pająk zmieniający ubarwienie przez cały swój okres życia tak naprawdę. Zróbmy na niego jakieś zbliżenia i napiszcie w komentarzu, do jakiego gatunku według was jest podobny właśnie ten pajączek. Mi bardzo, ale to bardzo przypomina Brachypelmę Boehme, taką na stadium takiego wczesnego wybarwiania się. Natomiast karapak jest bardzo podobny do Brachypelma Hamori. Sprawdźcie. Tutaj nasz gegatek. Zobaczymy, czy pająki od Tomasa zawsze jedzą, jak to opowiada. No, jakby było inaczej. Kurde, taką reklamę zrobiłem, że nie wiem, jak my się za to teraz będziemy rozliczać. No co, samiczka taka młodziutka. W ogóle w gratisie dostałem drugiego pająka z tego samego gatunku, ale nieco mniejszego. To chyba była L1 bądź dwójka na tamten czas. Teraz też już jest dość fajnej wielkości. Kurde, ładnie wyglądają te pajączki na tej trawce. Lepiej niż w takich braplastach, ale jednak urok hodowli musi pozostać. Ale widzę, że gubi się ten fokus. Musiałbym chyba zmienić na manualny. Moi drodzy, ostatnim jajtasem, jakby to powiedział pewien człowiek, którego serdecznie pozdrawiam, będzie Cymbia Fofysa Velox. I kurde, ja mam takiego pecha do takich rarytasów. Pamiętacie, bądź nie, miałem dwie sztuki kupione od Kuby. Kuba w ogóle świętował dwa dni temu swoje 11, 12 urodziny sklepu, więc tutaj ogromne gratulacje dla niego. Właśnie kupiłem sobie od niego dwie sztuki. No bliżej wam je już, kurczę, nie pokażę, bo jak widzicie, gubi mi się tutaj ostrość. Kupiłem sobie dwie sztuki tych byłych Soldel Mayo. Jedna, przyznam wam się szczerze, została przeze mnie zasuszona, wyliniała, a miałem wtedy taki dość burzliwy okres karmienia. Tutaj tak naprawdę cały czas siedziałem, karmiłem. Co najlepsze, mam taką specjalną półeczkę z rarytasami. No i właśnie tamte Cymbia Fofysa się znajdowały. I wiecie co zrobiłem? Ominąłem tą półeczkę. Uznałem, że skoro mam ją tak na oku, to będę o niej pamiętać, no i nie zapomnę nakarmić. Wszystkie pająki zostały nakarmione właśnie oprócz tej półeczki z rarytasami, no i niestety była tam ta nieszczęsna Cymbia Fofysa, cała reszta przeżyła, bo no po prostu były nieco lepiej i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, czekam, aż ten pajączek jeszcze nieco urośnie. Na ten moment powiem wam, że chyba będzie to wszystko
z tego dzisiejszego nieco krótkiego filmu. Chciałem wam się pochwalić po prostu nowym sprzętem, który umie tak, tak, tak i od razu jest ostry. No i generalnie pokazać wam, że jakby nie próżnuje cały czas. Dziękuję wam w ogóle, bo to dzięki wam mogłem kupić ten aparat, dzięki temu, że kupujecie u mnie jakieś rzeczy na sklepie. Naprawdę, naprawdę daje mi to mega dużo motywacji, jak w poniedziałek upocony jadę na pocztę wysłać te kartony. Dość fajne uczucie, nie ukrywam. Zakładam, że ten film może w ogóle nie pójść jakoś super zasięgowo, ponieważ 2 miesiące nie było tutaj nic. Zatem zapraszam do udostępnień, polubień, komentarzy, piszcie jakieś wasze refleksje. No ja w ogóle chciałbym ten kanał poprowadzić na najbliższy czas nieco bardziej lifestyle'owo, ponieważ nie chciałbym tu cały czas siedzieć. Moje życie, jak śledzicie mnie na Instagramie, opiera się też w dużej mierze na jakichś ciekawych przygodach, wyjazdach, często spontanicznych. Jeśli chcecie taki content, to dajcie znać. Dzięki wszystkim za oglądanie. Widzimy się za niedługo. No, mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć w tym dość rozwojowym dla mnie czasie. No i tyle. Trzymajcie się. Pozdro. Hej.